Proszę Państwa, spotkaliśmy się dzisiaj tutaj, chyba w tym składzie, po raz pierwszy pod Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli miejscem, gdzie urzęduje niejaki Mariusz Błaszczak, odpowiedzialny za pracę Policji Państwowej w Polsce. A przyszliśmy tutaj, żeby temuż Mariuszowi Błaszczakowi kategorycznie zapowiedzieć, iż nie zgadzamy się na dotychczasowe poczynienia policji, po pierwsze wobec wolnych obywateli, którzy w swoich ulicznych protestach wykazują, czy też okazują niezadowolenie wobec tego, co się obecnie w Polsce dzieje, są przez tę państwową policję niezgodnie z regulacjami prawnymi pociągani do odpowiedzialności. Jesteśmy tu dlatego, że Mariusz Błaszczak łże, a my na ugarstwa w życiu publicznym się nie zgadzamy. Mariusz Błaszczak łże jak najęty od 2 lat, ale jego ugarstwa ostatnimi czasy zalazły już nam, a w szczególności mi, głęboko za skórę. Otóż Mariusz Błaszczak ostatnio powiedział, że obywatele RP nawołują do łamania prawa. Otóż Mariuszu Błaszczaku, obywatele RP nigdy nie nawoływali do łamania prawa. Obywatele RP żądają przestrzegania prawa. Drugie ugarstwo, jakie ostatnio ze swoich ust wydał Mariusz Błaszczak, dotyczy łamania prawa przez obywateli RP. Otóż Mariuszu Błaszczak, do tej pory żaden z obywateli RP prawa nie złamał. Jestem jednym z 2 obywateli RP oskarżonych w procesie. Zostaliśmy prawomocnie uniewinnieni. Oznacza to, że prawa nie złamaliśmy. Z tego, co się orientuję, żaden z naszych aktywistów, członków, sympatyków, działaczy do tej pory nie został skazany żadnym prawomocnym wyrokiem. W związku z tym ugarstwem jest, że obywatele RP łamią prawo, Mariuszu Błaszczak. Ani nie nawołują do łamania prawa, ani tego prawa nie łamią. Natomiast policjanci pod dowództwem Mariusza Błaszczaka i jego pierwszego wiceministra od spraw policji Zielińskiego prawo łamią nagminnie, co wielokrotnie w sądzie udowodniliśmy Mariuszu Błaszczak. Nawet jeśli o tym nie wiesz, to wiedzą to twoi podwładni i powinni poinformować swojego zwierzchnika o tym, że publicznie łże i lepiej, żeby tego nie robił. Trzecia sprawa, dla której tutaj jesteśmy, to jest kategoryczne żądanie, już teraz nie od Hanny Gronkiewicz, skierowane do Hanny Gronkiewicz-Waltz, nie skierowane do wojewody i nie skierowane do dobrodzieja, komendanta dobrodzieja, kolejnego komendanta stołecznego, tylko bezpośrednio kategoryczne żądanie skierowane do Mariusza Błaszczaka. Otóż, panie Mariuszu Błaszczaku, kategorycznie żądamy podjęcia stanowczych działań wobec organizatorów faszystowskich marszy w Warszawie. I nie tylko w Warszawie. Takie marsze mają miejsce przy okazji Święta Niepodległości. To jest coś obrzydliwego, kiedy przez ulice Warszawy, stolicy kraju, który został przez faszystów zrożony krwią, po mieście, które zostało przez faszystów zniszczone, zrównane z ziemią. Żeby w tym mieście rok w rok defilowali polscy faszyści, w żaden sposób nie powstrzymywani
przez polską państwową policję. To, co się działo w tym roku w naszym mieście 1 sierpnia, w dniu rocznicy Powstania Warszawskiego, 15 sierpnia, w rocznicy Bitwy nad Wisłą, 11 listopada, w rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Bezkarnie 60 tysięcy faszystów maszerujących po ulicach naszego miasta. I Mariuszu Błaszczaku, to nie było piękne święto patriotyzmu. Nie mieszaj patriotyzmu z nacjonalizmem i faszyzmem.